Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj popatrzmy to pomieszczenie. Jak ktoś zna nasze filmy, to wie, że jesteśmy u kolegi Krzysztofa Pruskiego w oddziale 0206 Głogów. My tu byliśmy przed chwilą na locie u kolegi Roberta Zguda, a teraz pojechaliśmy do kolegi Krzyśka, bo kolega Krzysiek też ma tutaj, widzimy już przeróbek parę dokonał, my tego nie widzieliśmy, ale ma tutaj te pary rozpłodowe po gołębiach i my mamy po prostu gołębie na sprzedaż wystawione, pochodzące właśnie z tych tutaj par. Popatrzmy, tutaj przebudowałeś, tak jak ktoś popatrzy na te wcześniejsze filmy, to wie, że tu inaczej całkowicie było. No tutaj ja tylko przymknę może, żeby nam czasem jak otworzymy, żeby coś nie uciekło. O, zobaczmy. Tutaj kolega ma takie o trzy boksy. Ale zaraz, bo ty masz tak, że one wyjście mają na zewnątrz z każdego. Tak, tak jest. Aha. Tak zrobione. Jest rozumiem. Tak, to takie najbardziej mi się to teraz podoba. No to zaraz zobaczmy, właśnie możemy to rozwiązanie też wykorzystać. Dlatego, że to mi się podoba z tego względu, że go ma. Tamtych są cały czas w tych dużych boksach niestety zamknięte non stop. Mhm. Tutaj nie są jajka. Ale można wypuścić je. To są jajka, wypuszczane są na gołębik tamtędy. No i wiadomo, korzystają z woliery, z wszystkiego. Mhm. Z tym, że na przykład po wypuszczeniu to ten i ten, no to nie powiem, no coś mi się bardzo nie podobało, to się tak prały, to ładnie widać, jak to wygląda. To na czerwono, tak to wygląda. Tak się lały, tak z tego samca. Dwa lęgi nic nie wyhodowałem, bo mimo, że różne cuda, to się biły okropnie. Mhm. To pokazujemy przy okazji, bo tu siedzi samiczka, to ona już nie ma jajek, tylko na sztucznych już siedzi, bo to już koniec jest rozłączone. Ale to jest hołbenka z tej pary, to jest czysta hołbenka, taki inbred na Lincolnówę powiedzmy. A samiec jej z pary to jest syn 547, z tej pary jest jeden ciemny gołąbek na sprzedaż. Na sprzedaż. Czysty hołbę. Pozostałe mamy gołębie tutaj, tak lekko mogę otworzyć. O, otworzmy, pokażmy, zobaczmy na ruszcie, tutaj kolega Krzysztof ma. I takie duże też cele. Tam widzimy gołębie młode są, ale my tu mamy też, bo tutaj tych gołębi młodych chyba tutaj nie masz, one są teraz w koszach tam. Tak, one są w koszach. To pokażemy kilka, pojedyncze... tak wygląda po prostu rozpód u kolegi Krzysztofa tak, teraz. Tam zależy na przykład, bo to są jeszcze takie, co no, muszą być wyhodowane, ale mało. Tu pokażemy przede wszystkim tam, że tak powiem, rodziców, a na przykład z tego gołębia jest jeden gołąb na sprzedaż, na samym dole ten Jansen, ten 76. Po lewej stronie ten, co jest, tak? Tak, to jest bosy bardzo, ten. Tak, bo on ma już ściętą obrączkę. Jest jeden łódek po nim, jego córka, super lotniczka. Tak samo jeden jest z tego Kopmana nakrapianego tutaj. Z tego Kopmana bardzo fajnie roczne leciały w tym roku. I dlatego jeszcze ostatniego mutka, ten łódek zostaje w rozpłodzie. O tym mówimy tutaj. Tak, tak, no. Tak. To ma tego mutka jednego. To jest Kopman Heberek. Tak samo tu może pokaż tego dziadka. To jest stary dziadek 119. I najdroższy go w aukcji. To jest też po nim jego syn. Córkę zostawiam sobie w rozpłodzie, syn jest na sprzedaż. Mhm. Tu mamy gołębie. I tak od tego niebieskiego, bo on z boksu, ten niebie, one są z boksu przerzucone, ale to są takie trochę tu dzikie. To jest 70-73 werstretę. Bardzo dobry samiec, najlepszy werstretę, który daje najlepsze gołębie do lotu. Po nim dzieci naprawdę super latają, są też dwie sztuki na sprzedaż. Tak samo z tego 287 werstretę. To jest inbred na Uno. To jest o tym u góry mówisz. Tak, ten u góry. Jego wnuki są naprawdę dobrymi lotnikami. Tam na rodowodach będzie też pisało. To z tego gołębia są chyba dwa gołębie na. Bo tam widziałem, masz też gołębie marka Polina pochodzące z hodowli, tak? Tak, marka Polina, czyli to są, bo ja mam trzy gołębie. Hołbeny? Tak, hołbenów będzie kilka, będą z Sangersów jest kilka. Z Jansenów inbredy bodajże są też dwa gołębie. Z Polinów to są trzy krzyżówki. Wszystko trzy te samce to są od braci Łeków. Bo to są te długodystansowe, ja akurat tam tymi gołębiami nie za bardzo się interesuję, ale próbujemy robić takie krzyżówki, bo to są gołębie, które lecą dobrze, powiedzmy tam od T600 w górę, czy od 400 w górę. Takie próby na te takie, powiedzmy to, wspólne gołębniki, gdzie jest ciężko i pod wiatr, i upał, to te gołębie jest szansa, że może coś więcej pokażą, dlatego taka kombinacja. Tutaj te gołębie, które będziemy mieli, to są rodzice, ale tutaj pokażemy może, bo tu w koszu mamy, pokażmy jeszcze z 2-3 gołębie takie chociaż no, młode, pokazać. Które tutaj mamy, to są te gołębie, które są na sprzedaż przeznaczone. Tutaj przed chwilą zakończyliśmy robić zdjęcia. Pokażmy jakiegoś takiego jednego, kilka sztuk, bo wiadomo, że wszystkich nie pokażemy, ale... No to trzeba było teraz szukać. Te gołębie już były zaszczepione? Tak, one są poszczepione. Właśnie tak. Chodźmy może Krzysiek z tej strony, żeby one lepiej były. O tak, o, widzimy. Co to jest za jaki ma numer ten? To jest nakrapiany, widzimy. 96, 98. Już popatrzymy na zeszyt. 9698, to jest właśnie po tym 7, bez obrączki, co powiedziałeś, bosy. Tak, czyli on tam miał tylko taki znacznik Jansen, założony. Tak, czysty Jansen, a matka to jest Jansen Kopman. Mhm. To jest wnuk takiej najdroższej samicy Kopmana i ma w sobie największy imbryd tak zwanej złotej pary Jansena, tym gołąb. Mhm. Tutaj mamy też chyba, bo to były te zdjęcia robione teraz.
to tutaj mamy z tego Sangersa, co mówiłem, że fajnie latają gołębie, co tam było też pokazane. To jest samczyk, jest ta samiczka też pstra. Ten ma numer? To jest samiczka 9730, a brat ma 29, tak. Bodajże. Tak, nie, 31 ma brat. I ojciec to jest czysty Sangers, który dał kilka fajnych lotników. Na Portugalii obecnie jest siostra tego gołębia, na wspólnym gołębniku, na Algarve. Natomiast matka to jest Kopman razy Van Dijk. Tutaj kolega wspomina o tych wspólnych gołębnikach. Za chwilę się udajesz do gołębnika do Portugalii, tak? Tam masz ile gołębi? W Portugalii dałem 9. Teraz będzie lot finałowy. Podwukonkursowy, bo były dopiero dwa konkursowe, jest 7 na dzień dzisiejszy. Teraz będzie 100, bo był ciężki lot, trochę dziwne, bo była prędkość 1500. A mimo wszystko był ciężki lot, brakowało, powiedzmy tak zaraz, po tam godzinie, czy po dwóch, tam dokładnie nie pamiętam, brakowało ponad 1000 gołębi. Potem była ta przerwa, czyli upał. Potem zaczęły się schodzić te gołębie i w poniedziałek dość dużo doszło, także na dzień dzisiejszy brakuje 400 coś. Mieliśmy mieć w piątek 150, bo taki jest tam powrót, ale nie zrobił tego lotu, napisał, że zrobi w poniedziałek setkę, a w sobotę po tej setce lecimy 300 o samochód. I to jest najgorszy lot, jaki tam może być. Tam kiedyś Hoben o nim opowiadał, on już jest dość wysoko, tam się zaczynają górki i tam często, tak samo było w zeszłym roku, dużo gołębi ginie. No i to, co już zostanie, to 24 będzie brało udział w finale 505 km. Wcześniej też były twoje gołębie na gołębniku w Grecji, tak? Tak, w Grecji. Jakie to miejscowości było, nie pamiętasz? Ja nie pamiętam. To jest koło Salonik. Koło Salonik. Tak, Astaugon się nazywa. Tam było 6 gołębi, 6 dotrwało do finału po treningach i po konkursach. Z tym, że tam było tych gołębi chyba 4000 wszystkich, tak? Czy ile? Nie, nie. Nie, ile tam było? Tam jest mało. Tam było 1400. Aha. Tutaj mam nawet dokumentację wreszcie, bo tak to widzę, Grecja 2016. Tak. Bo to jest, no trzeba to pisać, bo strasznie zapomina, to się pomyka. Nie, no bo trzeba wiedzieć, co kiedy było, bo nie wiadomo, co wysyłać, nie? Także cała szóstka przetrwała, poszła na finał. Finał był 420 km, 36 stopni, boczny wiatr. Na finał poszło 862 gołębie, szybkość 1073 metrów na minutę. W pierwszym dniu 104 gołębie. Mój był 65. Potem 180, 243, 283. Na 6-4 skończyły finał, także nie jest tak źle. Pierwszego już odkupiłem. Dzisiaj będę bił tego, co był drugi, bo chcę odkupić całą czwórkę. Czyli to będzie można, ty będziesz kupował, a my zachęcamy, żeby też koledzy skorzystali z tych właśnie gołębi, co kolega tutaj też się na tej gołębniki wspólne przygotowuje, ale też tutaj my wiemy, bo to kolegi gołębie to my znamy, bo to często tutaj gołębie Hobena widzieliśmy, kolega miał te gołębie Verstrete, ma też gołębie Janseny pochodzące z hodowli. Są takie krzyżówki, bo już czystych Verstrete na dzień dzisiejszy nie mam już gołębników, bo że tak powiem, no nawet jest zainteresowanie duże tymi jednak starymi liniami gołębi. Także tylko ty miałeś tych linii bardziej milioner, te stare. Ja miałem Unobolide milioner, trzy linie. Tylko mnie to interesowały. Mm-hmm. Ja nie stop stara, nie te gołębie. Mm-hmm. Unobolide milioner, wiele lotników umie i naprawdę dużo ludzi. Super, Hobeny ja też miałeś zawsze, no, Hobby, i te Janseny, ale ty miałeś Janseny od Pita Mandersa. Tak. Dobra linia gołębi też to samo. Teraz też nabywałeś, widzimy, Jostone są gołębie. Z tyłu masz... Tak, Jostone super linia i do Joss dokupiłem dwa na aukcji, ale też właśnie stare linii. Ja po prostu nie wiem, na jakiś sentyment. Mhm. Ale to dość dobrze to wyszło, bo kupiłem. Z tego co widać na zdjęciu są dwa na Portugalii. Na razie jest cała para lata. Trzymają się, zobaczymy co będzie dalej. Mam dziadka. Po dziadku jest tylko szpak na Portugalii. Też na razie się trzyma. Dziadek jest gołąb starej linii. No co nawet tutaj widać z tych gołębi, to jest właśnie Napoleon, Neferte, ma w rodowodach, ma brata Neferte, o tutaj ta samiczka. Czyli to są gołębie takie dopięte, powiedzmy. Słońce odbija, to nie widać dobrze, tak, ale to słyszymy, co kolega mówi, możemy sobie zobaczyć. To są takie gołębie, co leciały pierwsze Barcelona i tak dalej, mhm. Pierwsze Burż i tak dalej. I dlatego ja tego dziadka kupiłem. Ja go kupiłem w wieku chyba 11 lat. Dziadek ma 14 lat. Jest w boksie, jest tak szalony. Tak, no Joss to jest też super linia tych gołębi. Ja mam w pokrewieństwie te, które ja miałem 16 Jossów oryginalnych. Dokupiłem na aukcji tego szpaka, to jest typowa linia długodystansowa. Tam to są te zwycięzcy z Barcelony. Na Portugalii jest jeden był wysłany i jeden jest, szpak. Kupiłem dziadka. Dziadka kupiłem chyba 3 lata temu, a teraz ma... 14 lat. 16. On jest drugi rok, 02. 14. Dobrze, 14 lat. No ale dziadek super, super lęgnie, jest wyhodowany, bo on cały czas w boksie, nawet jest ta para. Dwa,
4-6 udało się wyhodować, a nie mówię, że 2 albo 3 lęgi jajek zniszczył, bo dziadek robił takie numery, że przychodzisz, patrzysz, a on wyje w drugie miejsce samicą, a te jajka już zimne. I czasami się udało, a czasami nie, także różnie to, ale super linia dziadka, uważam. Są 2 roczne, bardzo fajnie leciały, oba były bez samic, bardzo fajnie leciały, były tak nabuzowane, że nigdy nie siadały na wylot. Woliera, gruchanie na dach, bardzo fajne. I 2 takie same mam mutki też po tym. I to są nakrapiane, natomiast ten, co poszedł na Portugalię, poszedł szpak. Nie wiem, czy on będzie latał tym, czy nie będzie. Na razie przeżył wszystkie treningi i tak dalej. Także Joss też super linia. No i te nowe linie, co tutaj, no tu nie ma Sangersa dużo. Sangersa masz chyba tam. Sangersa, jest tu kilka gołębi, takich krzyżówek. To marka Polina, co mówiliśmy? No tak? Mark Polin, no to jest, tak jak mówię, to już jest ta wspólna krzyżówka. Łepuch razy moje. Natomiast, tu jest też bardzo fajny gołąb na sprzedaż. 2 fajne gołębie bodajże. Właśnie z tej kombinacji Mark Polin, a matka to jest wyhodowana wspólna hodowla. Mój samiec 568. Bardzo dobry sangers rozpłodowy. I łepuchów samica. No chyba kiedyś pokazywaliśmy tą parę tam z tyłu, mi się coś zdaje. Tutaj w gołębniku. Nie, tam nie. Nie? On tam, teraz jest tam puszczony. Ale wcześniej nie było tam? Zawsze w boksie. Nie. To poliny były tam. Aha. Pokazywaliśmy w zeszłym roku te poliny. No właśnie. To 2 lata temu, tak. Ale mam teraz, nie wiem, czy pokazywaliśmy tego z Nai, co mi przyniósł, to ten, oni kupili syna Nai, to super taki rozpłodowy gołąbeczek. Także no Krzysiek ma tam więcej, pewno więcej, co się nie może powiedzieć. Ja to mam takie pojedyncze gołębie, to ja nie potrafię za dużo tam powiedzieć o nich, ale staram się je dołączać właśnie do tej starej mojej linii. I właśnie na takie gołębniki, co są trudne, czyli tak jak Bułgaria, jak Rumunia, jak Grecja, tam nie ma dużych opłat, a jest temperatura i ten dystans, powiedzmy 400 km finał, 36 stopni, czy tam 8, czyli jest tak naprawdę w tyłek i to po prostu tam jest selekcja tych gołębi. Jeżeli one tam wytrzymają, poradzą sobie w Portugalii, bo tam też jest ciepło, pod wiatr 505 km to... Tutaj to właśnie te gołębie, które tutaj mamy na sprzedaż, to pochodzą właśnie z tych gołębi, o których kolega też między innymi mówił, ale my też mamy taką prośbę, jak kolega będzie tam w Portugalii, to byśmy poprosili, żeby nam jakiś może film krótki nagrał ze swoim komentarzem. Dobrze. I żebyśmy mogli też kolegom pokazać, że... jak wygląda tam atmosfera i po prostu jak to wygląda rywalizacja. Będziemy na koszowaniu, no to nagram z koszowania i ci prześlę od razu, to będziesz mógł puścić. Koszowanie będzie w czwartek, w piątek jest dzień wolny, a w sobota... No i postaramy się też, no i taki chcieliśmy też takie zdjęcia, może jakbyś na plażach były jakieś ładne dziewczyny, coś tego, to żeby też nam kolega tam trochę nam tutaj zaprezentował. Poszukamy ładnych dziewczyn. Także dziękujemy, do zobaczenia, a wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału w aukcji tej gołębi kolegi Krzysztofa. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.